Dzień dobry, Barbara Szeligowska. Witam w programie Gości Dnia Telewizji Wałbrzych. A dzisiaj przybyła do nas Magdalena Korościk, nadkomisarz Magdalena Korościk z wałbrzyskiej policji i będziemy rozmawiać o oszustwach na wnuczka. Panią komisarz, witam serdecznie. Witam. Po raz pierwszy w policji zorganizowaliście Państwo takie forum, na które przyszły instytucje, na które to instytucje powołują się ci oszuści, usiłując naciągnąć mieszkańców i Wałbrzycha, i w ogóle całej Polski, bo oni niestety wszędzie grasują. Jak przebiegło to spotkanie i czego się dowiedzieliśmy? Wałbrzyska Policja, Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu zorganizowała forum dotyczące bezpieczeństwa osób starszych. Na to forum zaprosiliśmy osoby z przedsiębiorstw i instytucji, na które bardzo często czy złodzieje, czy oszuści się powołują. Były Był ZUS. Tak. Między innymi byli przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawiciele ZUS-u, KRUS-u, spółdzielni mieszkaniowych z terenu Wałbrzycha, wodociągów, Taurona, także naprawdę bardzo szeroki przekrój, jeżeli chodzi o osoby przebyłe. Mimo wszystko, mimo prowadzonych kampanii, że babciu, dziadku, nie daj się oszukać, nie wpuszczajmy do mieszkania osób, których nie znamy, mimo tych wszystkich kampanii prowadzonych nie tylko na terenie naszego powiatu czy miasta, ale również na terenie całej Polski, mimo wszystko w dalszym ciągu notujemy oszustwa na tak zwanego wnuczka czy policjanta oraz różnego typu kradzieże, gdzie osoby, które okradają seniorów, podają się za pracowników różnego typu instytucji. Mieliśmy taką sytuację w jednej z miejscowości powiatu wałbrzyskiego, gdzie była awaria wody i wiadomo, po awarii z kranu zaczyna lecieć raczej ciecz niż coś, co przypomina brudna wodę. Ciecz koloru natychmiast, brązowego. Natychmiast w tym miejscu pojawił się człowiek, który podał się tak za pracownika wodociągów, który badał jakość wody. No niestety mężczyzna, który wpuścił go do domu, został pozbawiony oszczędności całego życia. Pani komisarz, właśnie, a co mówili przedstawiciele tych instytucji? Pani rzecznik z ZUS-u, pan z wodociągów. Jakie można takie ogólne wnioski z tego wyciągnąć? Ogólne wnioski, przede wszystkim chodziło nam o uzyskanie informacji, czy przedstawiciele tych instytucji chodzą po mieszkania, pukają do naszych mieszkań? Jeżeli tak, jakimi dokumentami się posługują? Co powinni mieć przy sobie, żeby uwiarygodnić, że są taką osobą? Oraz o przekazanie na przykład numerów kontaktowych telefonu, gdzie możemy sprawdzić, czy ta osoba, która stoi za drzwiami, jest pracownikiem danej instytucji. Oraz co nam grozi, jeżeli takiej osoby do domu nie wpuścimy. I co na przykład ZUS mówił? Czy ZUS chodzi po domach, czy pobiera jakieś opłaty, czy wysyła tych lekarzy, którzy rzekomo mają jakieś badania przeprowadzić? Jak z to tego, było? Co mówiła pani rzecznik ZUS-u, ZUS przychodzi do, powiedzmy, mieszkańców, tylko w dwóch przypadkach. Albo jest to kontrola zwolnień lekarskich, albo kontrola różnego typu dokumentacji, jeżeli chodzi o zatrudnionych pracowników. W takich sytuacjach ZUS przychodzi do domu. Ale nigdy chyba umawia się wcześniej, umawiając się, oczywiście nie przy zwolnieniach lekarskich, ale jeżeli to ma być kontrola, jest ona wcześniej zapowiedziana. Czyli jeśli ktoś nie jest na zwolnieniu lekarskim, to po prostu nie ma takiej możliwości, żeby ZUS do niego przyszedł. Nie ma takiej możliwości, żeby pani przyszła z ZUS-u, bo jest potrzebny podpis na jakichś tam dokumentach, bo pamiętajmy również o tym, że najnowsza metoda to jest również wyłudzanie różnego typu danych osobowych. Gdzie tak, na nasze tak, to można na sprzedać, nasze prawda? Tak, to można sprzedać, ale bardzo często takie osoby dziwią się, bo na przykład ktoś wziął na ich dane osobowe, ktoś wziął tak zwaną chwilówkę i nie spłaca, a rachunki przychodzą na tą osobę. Także też tutaj też jest wyłudzanie danych osobowych. ZUS nie żąda żadnych podpisów, wypełniania żadnych papierów, ale przede wszystkim to, co podkreślały praktycznie wszystkie instytucje, nikt nie pobiera żadnych opłat od
mieszkańców. Tak, bo to gotówka ani, już tak, w ogóle nie gotówka wchodzi w nie rachubę. Wchodzi w rachubę, ani w przypadku czy wodociągów, czy Taurona, czy spółdzielni mieszkaniowych. Nikt nie pobiera od nas żadnych zaliczek, opłat. W ogóle nikt nie bierze od nas pieniędzy. I to jest takie najważniejsze, wydaje mi się, w tym wszystkim. A pani komisarz, czy udaje się, w jaki sposób i policja, i inne instytucje starają się dotrzeć do mieszkańców, żeby poinformować ich, jakie niebezpieczeństwa czyhają? Co stosujecie, co próbujecie robić? No, z naszej strony praktycznie sukcesywnie na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji pokazują się komunikaty ostrzegające przed tego typu działaniami. Prowadzimy... Ale to tak bardziej chyba trafia do opiekunów, prawda? Tak, bo tutaj też jest ważne właśnie opiekunowie, ale do tego jeszcze wrócimy. Prowadzimy różnego typu dyskusje, prowadzimy debaty, spotykamy się z klubami seniora, spotykamy się w klubach, właśnie bezpośredni kontakt z osobami, które są zainteresowane. No ale są też osoby, które nie uczestniczą w tego typu spotkaniach, nie wychodzą zbyt często z domu, dlatego tutaj staramy się jak gdyby uaktywnić jeszcze bardziej nasze seniorki, które są w klubach seniora, żeby poszła do sąsiadki, wypiła z nią kawę i uświadomiła i opowiedziała, co usłyszała na spotkaniu i czego należy się wystrzegać. Ale tutaj też właśnie to, co mówiliśmy o osobach młodych, opiekunowie seniorów. Tutaj też zwracamy bardzo często się do nich, żeby rozmawiali ze swoimi dziadkami, babciami. Babciu, ja nie chcę, nigdy nie chcę od ciebie pieniędzy, pamiętaj o tym. Bardzo dobrą, kartkach przy telefonie tak, bardzo dobrą metodą jest właśnie umieszczenie przy telefonie, tak na wysokości wzroku, gdy dużymi senior literami. Rozmawia, dużymi literami, takich haseł, które są zrozumiałe dla niego. Czyli na przykład, babciu, jeżeli ktoś chce pieniądze, no to może za długie, zadzwoń do Michała i podany numer telefonu. Nie dawaj pieniędzy, rozłącz się. Takie hasłowe, krótkie zdania, które będą dla seniora zrozumiałe w momencie, gdy odbierze telefon i jego, dadzą efekt tak, też. Jego wzrok padnie na tą kartkę, to jest duże prawdopodobieństwo, że się zastanowi, czy przekazać komuś pieniądze. A pani komisarz, jak to wygląda w Wałbrzychu? Często macie takie zgłoszenia, bo ludzie potem, jak już po szkodzie, niestety, mądry Polak po szkodzie, po prostu zwracają się do was, że zostali okradzeni. Coś można wtedy zrobić? Dużo jest takich zgłoszeń? Zeszłym, to pewnie nie bardzo. Ale... W zeszłym roku, w 2018 roku było w sumie 24 tego typu jak gdyby sprawy. Niestety 17 spraw dotyczyło udanego oszustwa. 7 było to usiłowanie oszustwa. Bo czasem się udaje, tak, prawda? Udaje się. No w tym roku mieliśmy już 5 ataków przypuszczonych na mieszkańców powiatu wałbrzyskiego i no Nie udało się nikogo na te pieniądze naciągnąć. Także tak. Jest duża szansa, że ta świadomość naszych seniorów jest coraz większa. Ale są ludzie, którzy, mówię, chorują, którzy no, mają utrudniony kontakt czasami ze środowiskiem. Mamy przypadki, gdzie jedna pani dała się dwukrotnie w ten sposób oszukać, w ten sam sposób. Chyba ci oszuści tak po prostu mają wyćwiczone pewne socjotechniki, tak, psychotechniki, tak. Żeby człowieka omotać i tutaj zmanipulować. Tutaj nie da się ukryć, że potrafią zmanipulować człowieka, potrafią wmówić mu praktycznie rzecz biorąc wszystko, wywierają taką presję czasu. Już, w tej chwili, zaraz. Tak, pamiętajmy, że wnuczek miał wypadek, bo pójdzie do więzienia. Tak, wiadomo, że osoby starsze dla rodziny są gotowe właśnie, zrobić wszystko. To, i to jest wykorzystywane i po to prostu. Jest bardzo mocno wykorzystywane, dlatego nie dajmy się ponieść presji czasu, że już to trzeba zrobić. W momencie, gdy odłożymy słuchawkę i chwilę ochłoniemy, mogę być pewna, że przyjdzie moment zastanowienia. I wtedy wykonamy telefon do kogoś z rodziny, czy rzeczywiście jest to prawda. A czy była też mowa o tym, bo no, są instytucje, które mają prawo, że tak powiem, wejść do domu, na przykład nie wiem, sprawdzenie liczników elektrycznych. Czy są takie sytuacje, jeżeli ktoś rzeczywiście jest bardzo ostrożny i nikogo nie wpuszcza?
Czy tutaj była mowa o tym, czy to są jakieś konsekwencje, czy można coś też w takiej sytuacji po prostu zrobić, żeby ten człowiek, który nie wpuszcza, bo ma prawo, żeby no, nie był też poszkodowany? W takiej sytuacji nic takiemu człowiekowi nie grozi, nie grożą żadne konsekwencje karne. Jeżeli nie ma możliwości odczytania licznika, ktoś nie wpuszcza nas do domu, wtedy bardzo często o asystę proszona jest policja. I no wtedy to już przychodzi, z policją tak, jest bezpieczniej. Przychodzi dzielnicowy, który no, jest znany swoim mieszkańcom, więc z dzielnicowym taki człowiek może do domu wejść. Również możemy telefonicznie podawać stan liczników, albo zostanie, tak jak mówił przedstawiciel Taurona, zostanie to oszacowane, nasze zużycie energii, bez wchodzenia na przykład, do domu. Bez wchodzenia do domu zostanie oszacowane na podstawie poprzednich rachunków. Także tutaj, jeżeli kogoś nie wpuścimy do domu, nie grożą nam żadne konsekwencje karne. Będą następne spotkania, będą organizowane też spotkania dla mieszkańców. Warto pójść, prawda? Bardzo serdecznie zapraszamy. Będziemy sukcesywnie organizować tego typu spotkania praktycznie we wszystkich dzielnicach Wałbrzycha oraz w niektórych miejscowościach powiatu wałbrzyskiego, bo to, co mnie tak ostatnio zastanowiło, że te ataki, które były w tym roku, nie były na terenie Wałbrzycha. Tak jakby większe nawet już miasta ruszyli do już, mniejszych tak, miejscowości. Tam, gdzie jest poziom takiej, powiedzmy, świadomości czy informacji jest, no, powiedzmy, troszeczkę niższy, bo tych działań jest troszeczkę mniej. Także w ludzie tej chwili mniej czujni. Mniej czujni, bardziej ufni, więc odpuścili, tak jakby przestępcy odpuścili sobie większe miasta i zaczynają atakować mniejsze miejscowości i wsie. Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Tak czy inaczej, wniosek jest jeden. Należy być bardzo czujnym w kontaktach z nieznanymi osobami, jaką by instytucję nie reprezentowali. Dokładnie. Cały czas powtarzam, że zasada ograniczonego zaufania obowiązuje nie tylko za kierownicą, ale cały czas w życiu. Jasne. Opowiadała nam o tym wszystkim Magdalena Korościk, nadkomisarz w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu, której bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Thank you.